Sara Ferguson przeszła przez piekło. Dopiero teraz to wyjawiła. Sara Ferguson przybyła do Polski, inaczej by otworzyć klinikę dr Gabrieli Mercyk. Udzieliła też wywiadu Agnieszce Laskowskiej z Polsat News, w którym opowiedziała inaczej o strasznych doświadczeniach z prasą, przez które musiała udać się na psychoterapię. Cały wywiad z księżną Jorku będzie można obejrzeć w sobotni poranek, 4 września, w Polsat News. Sara Ferguson to niezwykle barwna postać o wielkim sercu, co niejednokrotnie udowodniła, angażując się w akcje charytatywne. Choć księżna Jorku rozwiodła się z synem królowej Elżbiety II, to zachowuje zarówno z nim, jak i swoją byłą teściową ciepłe relacje. Od lat jest u brytyjskiej prasy, z którą jednak ma straszne doświadczenia, zwłaszcza z okresu, kiedy była jeszcze żoną księcia Andrzeja. W udzielonym Agnieszce Laskowskiej z Polsat News wywiadzie wyjawiła, że zarówno ona, jak i księżna Diana doświadczyły niemalże piekła ze strony mediów. Prasa prawie ją zniszczyła, chodzi o szkalujące nagłówki i artykuły, które pojawiały się na ich temat. Aby poradzić sobie z tą trudną sytuacją, Sara Ferguson musiała pójść na psychoterapię. To jednak przeszłość, a księżna stara się skupiać na tym, co dobre. Działalność charytatywna. Sara Ferguson, księżna Jorku, lat angażuje się w działalność charytatywną i pomaga innym, w szczególności dzieciom. W 1991 roku Sara Ferguson przyjechała na Śląsk, by pomóc rozwiązać problem dzieci, które musiały wówczas wdychać zanieczyszczone powietrze. To właśnie wówczas, choć miała własne problemy, dostrzegła, że warto pomagać innym, a nie skupiać się tylko na swoich kłopotach. Cały wywiad Agnieszki Laskowskiej z Sara Ferguson, w którym mówi m.in. o poczuciu solidarności i bliskości z Polską, swoim powieściopisarstwie, a także życiu w świetle reflektorów przez całą dobę, będzie można zobaczyć w sobotni poranek, 4 września, w Polsat News. Księżna Sara Ferguson odwiedziła pacjentów w Zabrzu. Kim jest największa skandalistka na brytyjskim dworze? Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.